Cześć, witajcie w kolejnej części Łow Angler po polsku. Nie grzebcie w ustawieniach obrazu, to co oglądacie to bitwa realistyczna na battle ratingu 6,7. Ja gram Angolami na mapie Japonia przeciwko, a jakże, Japonii oraz Niemcom. Mając już dość opowieści o tym, jak to gracze zdobywają przewagę, zaniżając ustawienia grafiki, postanowiłem zagłębić się w ten temat trochę głębiej. I nie od wczoraj czy ostatniego tygodnia, tylko znacznie dłużej. Tak więc teraz macie wyjaśnienie tego, co właściwie oglądacie. Skatowałem niemiłosiernie swoją grafikę, aby ustawić najniższe możliwe na mojej karcie graficznej ustawienia i oto efekty oraz moje zdanie na powyższy temat. Po pierwsze, faktycznie w niektórych sytuacjach na polu bitwy, głównie tych mapach z gęstymi krzakami, nie lasami, pozwala na wykrycie wrogiego pojazdu przy poruszaniu się w widoku z trzeciej osoby. Sprawa zaczyna się komplikować przy użyciu lornetki lub optyki celowniczej. Po drugie, na mapach mocno zalesionych pojazdy przeciwników zlewają się z konarami drzew. Wyjątkiem są pojazdy zaliczane do tych najmniejszych. Te można dojrzeć relatywnie szybciej. Po trzecie, na mapach miejskich, według mojej opinii, opartej na, no nazwijmy to, kilku grach, niskie ustawienia bardziej komplikują niż pomagają. Pojazdy zlewają się z budynkami i bardzo łatwo wpaść w osadzkę. Po czwarte, latanie w takich ustawieniach, według mojej opinii, to czysta głupota. W takim samym czasie, o ile mamy bezchmurne niebo, można wypatrzyć wroga w takim samym czasie jak na ustawieniach wysokich. Na tle chmur samoloty rozmywają się i często znikają. Czy to udogodnienie? Po piąte, wyszukiwanie jednostek naziemnych w bitwach realistycznych nie jest wcale łatwiejsze. Obrazy renderują się później. Po szóste, w dłuższej rozgrywce na najniższych ustawieniach gra staje się bardzo mdła i męcząca, szczególnie dla oczu. A więc może i można by było wyliczać jeszcze kilka innych punktów, ale te wydawały mi się najważniejsze. A więc podsumujmy. Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was się ze mną nie zgodzi oraz rozumiem, że niektórzy z Was są po prostu zmuszeni do grania na niskich ustawieniach ze względu na ograniczenia sprzętowe, ale każdy kij ma dwa końce i tu można by było wyliczyć punkty, gdzie wyższe ustawienia grafiki dają przewagę. Tyle, że no nie to jest tematem dzisiejszego filmu. Sam zauważyłem, że po zmianie mojego sprzętu na nowszy i zarazem przejściu z ustawień średnich, na jakich grałem przedtem, na najwyższe lub filmowe, na jakich gram obecnie, moje wyniki znacznie się poprawiły. Oczywiście są bitwy, gdzie jestem wysyłany do hangaru już po paru pierwszych minutach i to w kilku bitwach z rzędu, to ogólnie patrząc na tak zwany całokształt, wyniki mam znacznie lepsze. Tak więc moje zdanie na ten temat jest następujące. Zastanówcie się przez moment, co tak naprawdę Was do tej gry przyciągnęło i jak wielkie znaczenie w każdej rozgrywce mają efekty graficzne, nad którymi Gaijin przez ciągle pracuje. Czy kombinowanie przy grafice i szukanie wymówek po kolejnych porażkach, opierając się właśnie na nich u innych graczy, jest warte zachodu? I czy to w ogóle przyczyna? Najbardziej bawią mnie osoby, które mają sprzęt taki, że pracownicy NASA ślinią się czytając ich parametry i te osoby ustawiają niską grafikę. Jeżeli tak robicie, panie i panowie, pora pomyśleć o przejściu na inną grę. Może Tetris albo Candy Crush? To ci, którzy zmuszeni są grać w War Thunder na niskich ustawieniach, zazdroszczą Wam doświadczeń wizualnych, jakie możecie mieć. A Wy? Sam znam parę osób, którzy
z którymi grywałem właśnie teraz na tym moim nowym sprzęcie, na wysokich ustawieniach, na ustawieniach filmowych. Komentowałem niektóre momenty z gry, gdzie no, grafika jest fantastyczna i słyszałem w odpowiedzi, no szkoda, kurde, chciałbym mieć coś takiego, chciałem to zobaczyć, bo po prostu, no nie oszukujmy się, nie każdego stać na sprzęt pozwalający w pełni doświadczyć właśnie tej grafiki, którą War Thunder czy Legend, jak wolicie, oferuje nam właśnie w tej grze. A gadki typu, no na niższych lepiej zarabiam, bo mam lepsze wyniki. Naprawdę? A może od czasu do czasu warto zejść na najniższe, nie ustawienia grafiki, tylko BR-y, gdzie każdy z Was ma pojazd premium. Każdy z Was ma pojazd premium. I które to zarabiają szybciej i często więcej niż Piotr P. na Ambergold. A tak na serio, nie ośmieszajmy się z żadnymi wymówkami. Dobre wyniki mają gracze doświadczeni, bo są ograni oraz jest jedna rzecz, która da Wam naprawdę dużą przewagę na polu bitwy i nie są to ustawienia graficzne. Jesteście gotowi? Chcecie wiedzieć co to? Już mówię. Wspólna gra w dobrym towarzystwie. I to cały sekret. Tyle ode mnie. Wpadajcie na stronę www.taverna.co oraz Discord. Linki podam Wam oczywiście w opisie. Na stronie możecie znaleźć również grafikę przedstawiającą przybliżone drzewko francuskie w nadchodzącym patchu 1.73. Na razie Gaijin konsekwentnie prezentuje maszyny, które tam Wam przedstawiłem. Tak więc to nie jest żaden mój wymysł, to jest przedstawione jest drzewko, które było opracowywane jeszcze zanim zostało ogłoszone wyjście tego patchu oraz wystawione te pojazdy przedpremierowe, które możecie w tym momencie zakupić w sklepie Gaijinu. Będę przesuwał ten post na stronie głównej do góry, by był bardziej widoczny. Tytuł jego Nadlatują żaby. To nie jest jakaś super, nie jest ten poster jakiś w super rozdzielczości, ale jestem przekonany, że osoby zainteresowane wypatrzą maszyny oraz uzbrojenie, jakie będą reprezentowały. Na koniec pamiętajcie, że wyrażając swoją opinię, nie mam zamiaru nikogo urazić, a tylko zwrócić Waszą uwagę na pewne aspekty, które mogliście gdzieś pominąć. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, oczywiście piszcie w komentarzu. Będę je wszystkie, w zasadzie, bo już kilka padło, będę je wszystkie rozważał i w miarę wolnego czasu oczywiście opracowywał, bo taki cel jest tego kanału. No nic, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie kolejnej części War Thunder po polsku, trochę poprzycinanej, ale już sam nie mogę patrzeć na to, na co patrzę. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce w kolejnej części War Thunder po polsku. Cześć.